ile mamy czołgów short? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ przez ostatnie miesiące z naszych zasobów zniknęło sporo czołgów. Zaczniemy od tego, że mamy trzy rodzaje czołgów. Leopardy dwójki w różnych wersjach, czołgi PT-91 twardy oraz czołgi T-72 też w różnych wersjach. Jeśli chodzi o Leopardy 2, to mamy ich 249 sztuk. Tutaj się nic nie zmieniło. Te najstarsze wersje A4 są modernizowane do wariantu PL. Czołgów PT-91 twardy mieliśmy 232 sztuki do niedawna, ale około 50-60 sztuk zostało przekazanych naszym wschodnim sąsiadom. Więc obecnie mamy około 170-180 sztuk czołgów PT-91. Czołgi T-72 były w liczbie około 300 sztuk. Tutaj mowa o takich, można powiedzieć, w linii, ponieważ w rezerwie mamy tych czołgów więcej. Ale żeby mogły być one wprowadzone do użycia, no muszą być zmodernizowane, a raczej naprawione, wyremontowane. Pamiętajmy, że przekazaliśmy około 240-250 tych czołgów Ukrainie, więc obecnie mamy 60 sztuk czołgów T-72. Więc w tej chwili mamy 250 Leopardów, około 170-180 PT-91 twardy i około 60 sztuk T-72, czyli około 500 czołgów. Do niedawna tych czołgów było więcej, ponieważ mieliśmy 249 Leopardów, 232 twarde i około 300 sztuk T-72, czyli blisko 800 sztuk. Ale oczywiście no, musieliśmy przekazać je naszym wschodnim sąsiadom, no, żeby robiły to, co powinny, lepiej na ziemi ukraińskiej niż na przykład na naszej ziemi. Ale pamiętajmy, że wybraliśmy się na dosyć duże zakupy. Zamówiliśmy 250 sztuk nowych Abramsów Sepp V3, do tego 116 używanych Abramsów, ale też w bardzo dobrym, można powiedzieć, wariancie. Do tego na dzisiaj zamówiliśmy 180 czołgów K2, czyli te zamówienia wynoszą około 550 sztuk, czyli dosyć dużo. Nie mówiąc o tym, że zapowiedziano, że jeszcze kolejne 820 sztuk czołgów K2 zostanie zamówionych, czyli bardzo dużo, 550 plus 820. Olbrzymia liczba, która ma zastąpić wszystkie Leopardy, wszystkie T-72, wszystkie PT-91, mamy mieć Abramsy i K2. No ale niestety to pieśń przyszłości, na razie mamy tych czołgów niezbyt dużo. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten materiał czy też inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.